pogańska rewolta w Nemezis. Zaprasza Agares w Radiu Rewolta. Cześć, Cezar, z tej strony Christ, Agony i Moon. Pozdrowienia dla Radia Rewolta. To mocna zapowiedź tego, co za chwilę, czyli rozmowa z Cezarem z Christ Agony, bezsprzecznej legendy polskiego mrocznego grania z ponad 20-letnim stażem na scenie. No, Christ Agony, powiedziałem, no i przy okazji zespołu Moon, który powrócił po ponad 10-letniej przerwie z bardzo mocną płytą Lucifer's Horns. O tym zespole będzie mowa w wywiadzie, a jako że Cezar to Christ Agony przede wszystkim, który właśnie zakończył pracę nad nowym albumem Nocturne, który powinien pojawić się gdzieś tam na jesieni w sklepach, zatem przed rozmową Christ Agony w utworze Condemnation z płyty pod tym samym tytułem Christ Agony. Cezar, Christ Agony, Moon, to prawdziwa legenda. Zgodzisz się z tym? Czy jak to jest? Ja wiem, czy legenda. Jak na to patrzysz? Moje życie, no. Jak tam to patrzysz, powiedzmy, tyle lat działać w Polsce, grać taką niekomercyjną muzykę i ciągle robić to pomimo wiatrów zwrotnych, tudzież powiedzmy kłód rzucanych pod nogi przez firmy, przez system. I przez ludzi. Powiem Ci szczerze, że cały czas odnajduję w sobie siłę do tego, żeby to robić i przede wszystkim kocham to robić, dlatego nie zamierzam przestać. Pomimo właśnie różnych, nawet czasami osobistych problemów życiowych, bo to życie nie jest usłane różami, jak to ktoś kiedyś powiedział, że to jest naprawdę prawdziwe piekło, ale nie ma co się poddawać, ani przestawać, ani... Trzeba przejść do przodu przede wszystkim. Wiesz, możemy do tematu podejść filozoficznie i powiedzieć, że czas nie istnieje, no ale jakoś tam się umawiamy, że ten zegar tyka, no i tyknęło ostatnio 20 lat istnienia Christ Agony. W tamtym roku. O, to jest po prostu... No czuję to, powiem Ci szczerze, grając koncerty, bo wiesz, kości już nie te, mięśnie już nie te, ale daje radę. No i gdzieś tam piorunem informacja przyszła w tamtym roku, że po 10-letniej przerwie powraca Moon, twój projekt. Tak. Płyta już jest dostępna na rynku, wydana w tamtym roku przez firmę Witching Hour. Płyta Lucifer's Horns, trzeci album, moim zdaniem najlepszy. Bardzo dużo pracy wszyscy włożyliśmy w ten album, w tą płytę. I myślę, że temat Moon nie jest zamknięty. Nie jest zamknięty, dalej z Gontim, z drugim gitarzystą, myślimy już nad nowym albumem. No bo tak. Ale na razie, tak jak mówię, na razie to nie ma nic konkretnego, gdyż ja w tym momencie jestem ledwo po nagraniach, świeżo po nagraniach nowej płyty Christ Agony, Nocturne.
Gonti w tym czasie właśnie obecnie nagrywa debiutancki album Souls, znaczy swojego zespołu. Tak jak mówię, to nie ma na to ciśnienia, żeby, wiesz, o, mamy kontrakt, musimy wejść do studia, szybko, szybko, na szybko zrobić materiał. Nie. Na szybko to nawet kiblu czasami się nie można wysrać, także, wiesz, podchodzimy do tego bardzo poważnie. Kto wyda Nocturne? Nocturne, Christagon, Nocturne wyda Mystic Production w Polsce. Premiera 11 września. No to czekamy na tą płytę, ale póki co mamy świeżą, całkiem świeżą płytę z Pum Moon. No i takie pytanie, ja nie odmówię sobie, żeby zapytać się, jak grało się z docentem? Bo na pierwszej płycie grał docent. Na pierwszym, drugim albumie Moon. Świętej pamięci, nie świętej pamięci, jak to woli. Wiesz, fizycznie to on tych płyt nie grał, gdyż perkusja była wpisywana w automat przez niego. Grał fizycznie z Christagonem na płycie. No ale grałeś go, znaczy tak, załatałeś go. Znaliśmy się wiele, wiele lat, także nie, to był mój przyjaciel. Także współpracowała z nim, to była sama przyjemność. Takich postaci na scenie, no niestety, ale nie ma zbyt wiele. No, docent był wyjątkowym i perkusistą, i prawdopodobnie, jak powiedziałeś, no, był zajebistym człowiekiem przede wszystkim. Opłucie, moim przyjacielem. Tak. O płycie Moon. O płycie Moon, która jest u nas w radiu i z której będziemy po tej rozmowie grać parę utworów. Jak postrzegasz, powiedzmy, ten rozwój po 10 latach przerwy i powrót z tym projektem? Wiesz co, to było bardzo naturalne. Po prostu wiedziałem, że Rajasz, basista Christagon, miał zakontraktowane koncerty z zespołem Vader. Dosyć dużo tych koncertów miał. Ja nie lubię siedzieć w miejscu i nic nie robić. Dlatego stwierdziłem, że w trakcie mojego pobytu w Lublinie szukałem ludzi do właśnie do tej płyty, do Moon. I tak to wszystko spontanicznie powstało. Wiadomo, że trzeba było się przypomnieć, stąd te reedycje, wydanie Devil's Ritual. Sam materiał powstawał rok czasu, także to też nie jest przypadkowa sprawa. No i powiedzmy sobie tak, jest Moon, jest Christagon, z którym teraz objeżdżasz Polskę wspólnie, no, z dosyć wielkim zespołem Incantation. Jak się gra na tej trasie? A, jest to wielka przyjemność móc grać przed nim co wieczór. Szkoda, że to jest tylko 8 koncertów i dzisiejszy jest ostatni. 8 koncertów, ale na polskie warunki to i tak dużo. Tak, nie mówię, że nie. Tylko, że przede wszystkim szkoda, że to jest tak krótko. Okej. Okay. Nie będziemy się pytać standardowo, plany na przyszłość, bo to przyszłość sama pokaże, co on z zespołem. Po tej krótkiej rozmowie, ewentualnie, który z kawałków mógłby zabrzmieć i tak dosadnie dopełnić ten krótki wywiad z zespołu Moon, choćby z tej płyty, z Weszłon. No musisz sam zadecydować. No nie masz specjalnego takiego otworu, który chciałbyś ewentualnie, żeby zabrzmiał? The Seaman of the Old One. To był Cezar. Krasnego najbolna. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć Cezar, z tej strony z Christagon i Moon. Pozdrowienia dla Radia Rewolta. Pogańska rewolta w Nemezis. Zaprasza Agares w Radiu Rewolta.